W dniu dzisiejszym prowadziliśmy ćwiczenia w formie rozpoznania operacyjnego obiektu właśnie Kościoła Pokoju pod względem prowadzenia działań gaśniczych ewentualnie. Ze strażakami przeszliśmy po wszystkich pomieszczeniach, kondygnacjach, emporach. Sprawdziliśmy stan zabezpieczeń pożarowych, uruchamialiśmy system wczesnego powiadomienia pożaru. Za chwilę jeszcze przeglądniemy okoliczne hydranty pod względem sprawności i możliwości zastosowania do pożaru. W tej chwili to, co żeśmy sprawdzili w ramach tego rozpoznania, to jest sprawne. Mamy już jakąś tą pewność, że jest obiekt dobrze zabezpieczony. My też jesteśmy dzięki takiemu rozpoznaniu obiektu przygotowani bardziej do prowadzenia takich działań. Jest to obiekt sakralny o wielkim dziedzictwie kulturowym, przede wszystkim o skomplikowanym układzie pomieszczeń. I to głównie było celem dzisiejszej wizyty strażaków, żeby zapoznać strażaków poszczególnych zmian służbowych z układem tych pomieszczeń, z możliwością przechodzenia, prowadzenia węży gaśniczych oraz technologią działania, taktyką działania gaśniczych.